do Krakowa, ale widząc, że Polska nie jest wolna i nie ma szans na to, by stała się, że trzeba było z tej Polski, w której prześladowano patriotów, po prostu niestety uciekać. Po to, by nie zginąć, by nie podzielić losu tych, których zostali pomordowani jako żołnierze niezłomni. Uchodźstwo. Bo tak kawaler Orderu Orła Białego zawsze mówił o swoich 10-leciach spędzonych poza granicami ojczyzny. Uchodźstwo, nie emigracja. Uchodźca to ten, kto musi być poza granicami. Musi, bo nie może do swojej ojczyzny wrócić. Musi, bo nie jest to ojczyzna wolna, w której można normalnie żyć. Ale także to uchodźstwo połączone było cały czas z działalnością jakże ważną, nie tylko dla budowania polskich struktur poza granicami Rzeczypospolitej, także polskiej polityki, chrześcijańskiej demokracji, stronnictwa pracy, z którym był związany od młodości, ale także i europejskich. I to jest ten niezwykle ciekawy rozdział. Można śmiało powiedzieć, że pan prezes, który w jakimś sensie był w latach 50., 60. współpracownikiem Roberta Schumana w budowaniu nowoczesnej Europy, ma swój wkład także w stworzenie Unii Europejskiej. Jest tym Polakiem, który ten wkład rzeczywiście realny wniósł, jako młody człowiek. Tworząc, powiedzielibyśmy dzisiaj, czy współtworząc, powiedzielibyśmy dzisiaj młodzieżówki, Międzynarodową Unię Chrześcijańskich Demokratów, której był współtwórcą, w której władzach w efekcie zasiadał, jak i w Unii Chrześcijańskich Demokratów. Parlament Młodzieży Europejskiej, jeszcze w latach 50. XX wieku. Także cały szereg polskich organizacji, a więc ta działalność obok zdobywania wykształcenia stopniowo, oczywiście poza granicami kraju, ale cały czas ta działalność społeczna. I to w budowaniu tych ideałów, które z naszego punktu widzenia, z mojego także punktu widzenia jako człowieka, także jako polityka, są dla istoty wspólnoty europejskiej najważniejsze. Społecznej nauki Kościoła katolickiego, fundamentów chrześcijańskich, które ojcowie Europy uważali za właśnie tę najważniejszą podbudowę, pod stworzenie wspólnego europejskiego domu, w którym nigdy więcej nie dojdzie już do wojny pomiędzy narodami, pomiędzy wielkimi narodami Europy. Tak patrzyli na to ci, którzy przeżyli bardzo często dwie wojny, i pierwszą wojnę światową, i drugą wojnę światową, i na własne oczy widzieli dramatyczne cierpienia narodów. Po to ją budowali na tych fundamentach, by nigdy więcej wojny nie było. W tym właśnie budowaniu pan prezes uczestniczył. Po to, by później, kiedy przyszedł rok 1989-90, zaraz po odzyskaniu suwerenności, niepodległości prawdziwej przez Polskę, gdy Polska znów wróciła na mapę polityczną demokratycznego świata, bo upadła żelazna kurtyna, by wrócić i by odbudowywać w Polsce prawdziwą demokrację. Państwowe. Witam serdecznie panią Elżbietę Witek, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z kierownictwem Kancelarii Sejmu. Pana Marka Pęka, wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z kierownictwem Kancelarii Senatu. Witam pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, wraz z wiceprezesami, członkami Rady Ministrów i kadrą kierowniczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szkolony od 1994 roku razem z Donaldem Tuskiem w Hamburgu. Witam przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości.
prezesa Trybunału Konstytucyjnego, panią Julię Przyłębską. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, panią Małgorzatę Manowską. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana Jacka Chlebnego. Witam obecne na uroczystości osoby sprawujące funkcje kierownicze oraz przedstawicieli konstytucyjnych organów władzy państwowej, centralnych urzędów. Bliźniego, której wszyscy spodziewają się po kapłanie Chrystusa, a więc umartwienie i duch modlitwy. Biskup, ale rzecz jest, że forsuje właśnie na sposób taki tego przesuwania mebla o jeden centymetr każdego dnia, żeby się nie dało poznać, więc spokojnie ojca Rydzyka można uważać jako wielkiego zwodziciela dusz i to odezwanie, jak włączasz radio katolicki dom w twoim domu, jest zwykły katolicki głos w twoim domu. Musimy teraz wszyscy pracować tak, jak walczył nasz żołnierz na froncie. Dziennik Bałtycki, 27 maja 1945 roku. Starostwo Grodzkie Warszawsko-Praskie informuje, że ze względu bezpieczeństwa bramy wejściowe domów muszą być zamykane od godziny 22 do godziny 5 rano. Szanowni, w pierwszych dniach wolności. Wezwanie. Mieszkańcy stolicy. Dzień zdobycia Berlina, dzień zdobycia jaskini hitlerowskiej bestii jest dniem triumfu wszystkich wolnych narodów świata. Jest to nasze wielkie święto. O upadku Berlina marzyliśmy, gdy Niemcy burzyli i palili Warszawę. W nadejście tego dnia wierzyli ci, których już nie ma, którzy padli pod gruzami stolicy. Dziś o godzinie 12 w południe na Placu Teatralnym odbędzie się wielki wiec ludności stolicy z okazji zdobycia Berlina. Wszyscy na wiec! Życie Warszawy 4 maja 1945 roku. Dla uczczenia zwycięstwa nad Niemcami odbędzie się w niedzielę 13 bieżącego miesiąca o godzinie 10 uroczyste nabożeństwo w synagodze przy ulicy Miodowej. Dziennik Polski, Kraków, 6 maja 1945 roku. Transport 60 ton środków leczniczych i narzędzi chirurgicznych, dar Ameryki dla Polskiego Czerwonego Krzyża, znajduje się już w Murmańsku, skąd kolejami przyjedzie do Warszawy. Życie Warszawy, 12 maja 1945 roku. Musimy teraz wszyscy pracować tak, jak walczył nasz żołnierz na froncie. Dziennik Bałtycki, 27 maja 1945 roku. Starostwo Grodzkie Warszawsko-Praskie informuje, że ze względu bezpieczeństwa bramy wejściowe domów muszą być zamykane od godziny 22 do godziny 5 rano. Każda brama musi być ponadto zaopatrzona w dzwonek do dozorcy, tak aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do domu. Życie Warszawy, 25 maja 1945 roku. W związku z koniecznością ratowania bezcennego mienia narodowego, którym jest książka, a które wojna tak straszliwie wyniszczyła, Ministerstwo Oświaty uruchomiło centralę skupu książek. Kierownik Władysław.
Czesław Gutry, kuratorium Warszawskiego Okręgu Szkolnego, Marszałkowska 6. Wszyscy, którzy chcą sprzedać książki po cenach rynkowych, a równocześnie pragną, aby trafiły one do bibliotek publicznych, zgłoszą się do składnicy centrali, ulica Lwowska 7, w godzinach 13-15. Życie Warszawy, 25 maja 1945 roku. Wszystkie przeczytane ogłoszenia Kaufmann Gauleiter 3 maja w 1945 roku. Der Feind schickt sich an, das Reich zu besetzen und steht vor dem Tod unserer Stadt. Das Schicksal dieses Krieges kann nicht mehr gewendet werden. Der Gauleiter Karl Kaufmann verkündet dem Reichssender Hamburg die Kapitulation. Bei den Elbbrücken vereinigen sich am 3. Mai 1945 um 17 Uhr drei Verbände der 7. Panzerdivision und rücken in die Innenstadt vor. Strategische Positionen im Stadtgebiet werden besetzt. Vom Hauptbahnhof rollen die britischen Panzer über die Mönckebergstraße Richtung Rathaus. Dort soll die Stadt übergeben werden. Przed ratuszem, przed postawieniem ratuszy po pożarze Hamburga stało tutaj wielkie klasztory. Der Kampfkommandant Hamburgs, Generalmajor Alwin Wolfs, vor dem Eingang des Hamburger Rathauses. Er hatte die Kapitulation am Tag zuvor unterzeichnet und Hamburg damit vor einem Häuserkampf bewahrt. Urodziny księdza Tadeusza Rydzyka. Ankunft des britischen Generals Douglas Sperling, ihm wird die Stadt übergeben. Przyjęcie Hamburga. Für Hamburg ist der Zweite Weltkrieg vorüber. Doch der Frieden hat noch nicht begonnen.
3 maj 1945 rok. Stunde 0. Die Stadt ist 1752 Warszawianek. Gwiezda biskup Goblina. 3 maja 1945 roku. Über 300.000 Wohnungen sind zerstört. Überall in der Stadt liegen Blindgänger und scharfe Munition. Setki milionów złotych zdatków od słuchaczy i widzów. Od wielu lat to jest przede wszystkim biznesmen. Kolejne setki. Ziarnko to ziarnka i zbierze się miarka. Ziarnko to ziarnka i zbierze się miarka. Dzień urodzin księdza Tadeusza Rydzyka jest dniem... Setki milionów złotych zdatków od słuchaczy i widzów. Od wielu lat to jest przede wszystkim biznesmen. Kolejne setki państwowych dotacji. Państwo polskie stało się dla Tadeusza Rydzyka... Ziarnko to ziarnka i zbierze się miarka. Ziarnko to ziarnka i zbierze się miarka. Karol Kaufmann, Gauleiter Hamburga, od 1929 roku do 1945 roku. 3 maja. Kuzyn Kaufmana z Nowego Jorku. Der Gauleiter Karl Kaufmann verkündet dem Reichssender Hamburg die Kapitulation. Bei den Elbbrücken vereinigen sich am 3. Mai 1945 um 17 Uhr drei Verbände der 7. Panzerdivision und rücken in die Elbstufe. Strategische Positionen im Stadtgebiet werden besetzt. Verbände der Wehrmacht und des Volkssturms haben sich gegenüber dem vielfach überlegenen Gegner. Bahnhof rollen die britischen Panzer über die Mindelbergstraße Richtung Rathaus. Unerschütterlich haben die Hamburger. Dort soll die Stadt und ihre Heimat ihre Pflicht erfüllen. Zäh und unerschüttert nahm ihr auf euch, was der Krieg von euch forderte. Der Feind schickt sich an, Hamburg auf der Erde und aus der Luft. Der Kampfkommandant Hamburgs, Generalmajor vor dem Eingang des Hamburger Rathauses. Er hatte die Kapitulation am Tag zuvor unterzeichnet und Hamburg damit vor einem Häuserkampf bewahrt. Für Hunderttausende von Frauen und Kindern bedeutet dies Tod und Zerstörung der letzten Existenzmöglichkeiten. 18:25 Uhr. Ankunft des britischen Generals Douglas Stirling. Jetzt wirken die Nadużycie i skamstwo. Sinnlose und restlose Vernichtung. Mir gebietet Herz und Gewissen. Doch der Frieden klare Erkenntnis der Verhältnisse und im Bewusstsein meiner Verantwortung. Unter Hamburg, seine Frauen und Kinder, nur Sinn und verantwortungsloser Vernichtung zu bewahren. Die Stadt ist schwer gezeichnet. Seit Kriegsbeginn hat Hamburg 500.000 Einwohner verloren. Was ich mit diesem Entschluss auf mich nehme. Über 100.000 von ihnen sind tot. Unter ihnen Tausende von Amerikanern. Das Urteil über meinen Entschluss überlasse ich getrost der Geschichte und euch. Hamburger. Über 300.000 Wohnungen sind zerstört. Meine ganze Arbeit und Sorge. Überall in der Stadt liegen Blindgänger und Scharfe. Waren stets nur euch. Und der Stadt. Die Menschen plagen existenziell. Und damit unserem Volke gehört. Hunger und Wohnungsknappheit. Das wird so bleiben. Aber auch um die Toten und Kriegsversehrten. Bis mich das Schicksal abruft. Und die Ungewissheit über das Schicksal von Familienangehörigen.
arbeitet vom Nationalsozialismus, beginnt eine friedliche und demokratische. Wenn morgen der Feind Hamburg bedeckt, znajduje się egzemplarz z jej autografem. Ist dies die schwerste Stunde meines Lebens. Für diese Stunde fordere ich von euch Leitung, Würde und Disziplin. Dieser Krieg ist eine nationale Katastrophe für uns und ein Unglück für Europa. Mögen dies alle erkennen, die Verantwortung tragen. Und schütze unser Volk und unser Reich. Sie hörten soeben eine schicksalsschwere Ansprache unseres Gauleiters an seine Hamburger. Et verbum caro factum est, et capitalitim nobis, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genetrix, ut illi efficiamur promissionibus Christi. Trzeci maj 1945 rok. Bolesław Bierut otwierają Warszawę Oskarża. Wystawę w Muzeum Narodowym, gdzie znajduje się ołtarz z Katedry Mariackiej w Hamburgu. Tu w Maczkowie 3 maja w 1945 roku w obozie koncentracyjnym jest 1750 warszawianek. Przekazują biskupowi Gawlinie list dla papieża Piusa XII. Tego dnia, 3 maja w 1945 roku, zginie 24 Polaków z pierwszego transportu do Auschwitz. 14 czerwca w 1940 roku. Były to urodziny w 1936 roku, były to urodziny rabina Edgara Glücka. 14 czerwca w 1946 roku w Nowym Jorku urodził się Donald Trump. 14 czerwca w 1751 roku papież wydał encyklikę ostrzegając kapłanów w Polsce, biskupów o nadmiernej nadmiernej roli Żydów w Polsce. Tego dnia, 14 czerwca w 1751 roku w Bonn, wnuk króla Jana III Sobieskiego, Klemens August, założył, poświęcił święte schody. 14 czerwca w 1958 roku w Osnabrück, w biskupstwie wnuka króla Sobieskiego, urodził się Olaf Scholz, burmistrz Hamburga od 8 grudnia 2002 lata już jest kanclerzem Polski, kanclerzem Niemiec. Tutaj modlą się za nas 24 Polaków. Z pierwszego transportu do Auschwitz zginęło w Hamburgu. Koniec operacji na Teatrze Wojennym. Zaczyna się akcja Puszczyk, Marsz Śmierci w Hamburgu 3 maja 1945 roku. Urodziny Tadeusza Rydzyka. Tutaj jest pomnik, 7 tysięcy, było 8 tysięcy ludzi, które zbombardowały statki, amerykańskie statki w Izraelu, angielskie statki w Neustadt, w miejscowości miasta założonego przez Grafa Adolfa IV. Rocznica Konstytucji 3 maja, masońskiej Konstytucji 3 maja.
3 maj 45. Palenia Konstytucji 3 maja od rana w całym kraju odbywały się uroczystości. Pamięć o dokumencie, który miał odrodzić Rzeczpospolitą obojga narodów. Polacy i Litwini uczcili na wspólnym posiedzeniu parlamentów obu krajów z udziałem prezydentów Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy. Razem dajemy wyraz naszej wielowiekowej bliskości i współpracy. Razem Polacy i Litwini chlubimy się wielkimi dokonaniami Rzeczypospolitej obojga narodów. Razem dzielimy dumę ze wspólnego, wspaniałego dzieła Konstytucji 3 maja. Chcemy pamiętać, że Konstytucja 3 maja i jej historyczna spuścizna to wspaniała, inspirująca opowieść. Przede wszystkim o energii witalnej, 3 maja o aktywizmie, o zdolności do samonaprawy, Przemyśl ukazał się anioł Stróż Polski. Zapowiedział, tym cenniejszych, że nasi przodkowie umieli wzbudzić je w sobie w chwili głębokiego przecież kryzysu. 3 maja 1863 roku w Przemyślu ukazał się anioł Stróż Polski, zapowiadając pontyfikat polskiego papieża Piusa X, kuzyna Leopolda Moczygęby, franciszkanina, który założył miasto Panna Maria w Teksasie, który założył seminarium duchowne Cyryla i Metodego. 3 maja 1943 roku w Warszawie ukazała się Matka Boża, zapowiadając powstanie warszawskie, prosząc o modlitwę. Tego samego dnia ukazała się, wszędzie się ukazała, w wielu miejscach się ukazała, 3 maja w 1943 roku. Pierwszy raz ukazała się, zapowiadając do objawienia 28. Konstytucja 3 maja jednakowo należy do Litwinów, Polaków i innych narodów regionu, o tyle, o ile są gotowe one wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość tej bogatej tradycji. Lekcje z przeszłości pokazują, że w obliczu agresji wrogich sił obowiązkowe jest zjednoczenie się i niezwłoczna mobilizacja, zanim nie będzie za późno. Zanim nie będzie za późno. Warszawa oskarża Neustadt. Damy Ci, Boże, Baranku Boże. Tobie chwała, cześć, uwielbienie może potrzebujemy, może nie jeden z nas potrzebuje tych słów. Jak usłyszał Łazarz, wejdź na zewnątrz, uczony człowiek jest skupiony na sobie i nie może po prostu wyjść ze swoich kompleksów, swoich lęków, swoich obaw. Boi się wszystkiego. Potrzebujemy Twojej łaski. Potrzebujemy Twojej mocy. Przywódź nas do radości, do pokoju. Przywróć nas Twoją łaskę i godność dziecka Bożego, byśmy mieli świadomość, że Ty oddałeś za mnie życie, oddałeś za każdego z nas swoje życie. Umarłeś za nas i żyjesz. I Ty jesteś mocą i zbawieniem. Jesteśmy środami, jesteś z nami. Kochasz i zbawiasz, uświęcasz. Tobie chwała, cześć i uwielbienie. Bombardowanie Monte Cassino. Chciał to święty Benedykt. Święty Benedykt, patron świętego Benedykta V, papieża, który zmarł w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. Zmarł w miejscu, gdzie jest Die Zeit, gdzie rządzi Helmut Schmidt House, gdzie w sumie to jest centrum świata.
w ratuszu w Hamburgu w 2009 roku był Donald Tusk, Ole von Beuys, Angela Merkel, krewna Donalda Tuska. Jej matka urodziła się we Wrzeszczu. Jej dziadek urodził się w Poznaniu. Podobno urodziła się w Hamburgu, tylko gdzie? Dziwne. Brak prawdy jest przyczyną wszelkiego zła. Monte Cassino. Prawdy potrzeba. Barbarzyństwo aliantów. Planowe zniszczenie. Andrzej Wyszyński, minister Stalina, odpowiedzialny za miliony śmierci, urodził się 10 grudnia 1883 roku w Odesie. Od 1913 roku, kiedy w Moskwie powstała moskiewska Solidarność, że się zakładów się wyłączyło działa. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Setki milionów złotych zdatków od słuchaczy i widzów. Od wielu lat to jest przede wszystkim biznesmen. Kolejne setki państwowych dotacji. Państwo polskie stało się dla Tadeusza Rydzyka dojną krową, którą on wysysa bez umiaru i bez litości. Potężne inwestycje i równie wielkie kontrowersje. Zapłać, gdy już Rydzyk przyjaźni się, czy się zna z politykami. Dobrze, że mamy jeszcze takich rządzących, że o Polskę dbają. To był pierwszy moment, w którym my się przestraszyliśmy. Sprawdzamy, jak wielkie jest imperium ojca Tadeusza Rydzyka. Na samym początku powstania gazety był ojciec Rydzyk. Przychody tej spółki to, zgodnie z najnowszym oświadczeniem finansowym, 18 milionów złotych. Sporo. Skąd Tadeusz Rydzyk bierze pieniądze na funkcjonowanie tych wszystkich spółek? Ktoś może powiedzieć, że zdatków, ale prawda jest zupełnie inna. Sieć biznesowa wokół Tadeusza Rydzyka jest bardzo, bardzo gęsta. Po dojściu PiS do władzy państwo polskie stało się dla Tadeusza Rydzyka dojną krową, którą on wysysa bez umiaru i bez litości. Ojciec Rydzyk od początku rządów PiSu, przynajmniej do 2021 roku, dostał ponad 320 milionów złotych rozmaitych dotacji, innych form wsparcia dla organizacji, które stworzył i dla szkoły, którą stworzył oraz spółek. Na co idą te pieniądze? Na przykład na ambitny projekt budowy w Toruniu ciepłowni geotermalnej, która ma ogrzewać toruńskie domy. Geotermię toruńską należy nazywać geotermią w cudzysłowie, ponieważ Tadeusz Rydzyk dokopał się tam do źródeł, które są ciepławe, a nie wrzące. I żeby tą geotermią ogrzewać jakiekolwiek obiekty tą wodą, on ją musi dodatkowo podgrzewać. A więc to nie jest żadna geotermia, to jest przestępstwo. 3 maja 1833 roku w Przemyślu ukazał się Anioł Stróż Polski. To jest kościół Matki Boskiej Królowej Polski na Marymoncie. Zawdzięczamy go. Błogosławionemu Michałowi Sopoćko. Konsekracja tego kościoła w Pałacyku Sobieskiej była 16 listopada
1974 roku święto Matki Boskiej Królowej Polski. Venite post me, faciam vos fiel piscatores. Karmel 3 maja 1945 roku w Dachau było niezwykłe uroczystości transmitowane do Londynu. Film kręcił Hitchcock. Występował ksiądz Franciszek Cegiełka, którego cudownie uratowała siostra Faustyna. Po skatowaniu uratowała go siostra Faustyna. W Berlinie spotkał biskupa Kozala, nie wiedział, że biskup Kozal jest biskupem. Był w Paryżu. Drugi raz spotkał biskupa Kozala w Dachau. Biskup Kozal został rytualnie zlikwidowany zastrzykiem 26 stycznia 1943 roku w obecności swojego kuzyna, kapłana Czesława Kozala, wysłanego potem do Ameryki. Tutaj jest zaświadczenie z Dachau, gdy brałam ziemię dla księdza Michała Woźniaka do Pędzic, do klasztoru. Do kościoła świętego Piotra i Pawła w Pędzicach, gdzie urodził się mason Antoni Marylski. Antoni Marylski, który budował laski od 1922 roku. Likwidacja kapłanów była zaplanowana. Jest to plan Andrzeja Wyszyńskiego, ministra Stalina. Nie powinno się nazywać Wyszyński, nie powinno się nazywać Stalin, tylko Wyszyński, bo we wszystkich programach do 1954 roku, kiedy został otruty w Nowym Jorku, był Wyszyński, Andrzej Wyszyński, kuzyn Stefana Wyszyńskiego. Zdjęcia Hitchcocka z Dachau. Dedit licorum precepta ad legem vitae, ad disciplina ad exsalsum facit illum, statuit ei testamentum eternum, et circumcinxit eum zona justitia, et induit eum dominus coronam gloriae. Deo gratias. Odessie urodził się Andrzej Wyszyński dokładnie 10 grudnia w 1883 roku w rocznicę objawienia znalezienia się domku nazaretańskiego w Loreto, kiedy Pomorze Gdańskie przekazano księciu Przemysławowi II dla odrodzenia Królestwa Polski, dla jego koronacji razem z żoną Małgorzatą Brandenburską po 216 latach 10 grudnia 1294 roku. Przez to była umożliwiona koronacja 26 czerwca w 1295 roku. Była umożliwiona Dominus tam. Sekwencja Sancti Evangelii. Zdjęcia robione przez Hitchcocka, specjalnie zatrudnionego. Jego listy, jego filmy zostały puszczone w 2014 roku, kiedy Kneset spotkał się w Krakowie, wybierając Andrzeja Dudę 27 stycznia 2014 roku w rocznicę urodzin biskupa Neuhäuslera, więźnia Dachau, który urodził się przy Dachau 27 stycznia 1888 roku.
aresztowany został, zaś przekazany był do Dachau 11 lipca w 1941 roku, kiedy alianci bombardowali Münster, kiedy alianci bombardowali Aachen. I tego samego dnia w Hamburgu został zamęczony biskup Wetnowski z Płocka, który był spowiednikiem świętej siostry Faustyny. Był również wierzmową również siostrę Wiktoriany Bieniek, która zmarła w Kaliszu, w Płocku zmarła w zakonie sióstr Bożego Miłosierdzia 19 czerwca 2022 roku. Invenit hic primum fratrem suum Simonem edicit ei invenimus Messiam, quod es interpretatum Christus. Et adduxit eum ad Iesum. Instuitus autem eum Iesus dixit, tu es Simon, filius Iona, tu vocaberis Cephas. Quod interpretatur Petrus. In crastinum voluit exire in Galileam et invenit Filippum, edicit ei Iesus. Największy przestępca świata, odpowiedzialny za miliony śmierci. Andrzej Wyszyński, otruty w Nowymiarku 22 listopada 1954 roku. Królewski jego pogrzeb zrobiono w Moskwie. 26 listopada 1954 roku na upamiętnienie o trucie Adama Mickiewicza w Konstantynopolu 26 listopada 1855 roku. In quodorus non est. Oskarżam. Cały episkopat polski. Respondit Jezus. Franciszka. Dixit ei. Plus franca Filippus vocaret, cum esse sub fico vidite. W imieniu. Respondit ei Natanael et ei. Rabbi, tu es filius Dei, do księdza Michała Bozińskiego pielgrzymowało z listem biskupa Neuchoislera. Co się dzieje z wyznawcami innej wiary, kiedy umierają? Dziewczyna lat 16. Kiedy słyszę to pytanie, mam w ustach stwierdzenie sprzed wielu lat. Padło ono z ust jednego z moich profesorów na Gregorianie w Rzymie, z ust profesora Davamoni, hindusa, jezuity, ale który to człowiek z racji swojego pochodzenia z dalekich Indii miał niewątpliwie szczególne doświadczenie ludzi różnych religii. I powiedział wtedy, to pamiętam po dzień dzisiejszy, tak we mnie to utkwiło. Trudno największą cześć. Jak to jest? I chwała Pana Boga, że jest jedynego. Chrystus i na pożegnanie jedynie jest zbawienie. Nieznany jest czyta nam Kościół Święty. Matka nasza. I to w ogromnej świętego Andrzeja apostoła, ludzi żyjących obecnie, lekcje na świecie, zapewne tak będzie i w najbliższych dziesięcioleciach, to nasz po skończenie świata. Po rozdziału 44, i wiadomo, ale tak można sobie to wyobrazić. Błogosławieństwo Pana ja może bym odwrócił to pytanie, które rzeczywiście jest pytanie. I dałby Pan dziedzictwo i rozdział w ten sposób, że odwołam się do bardzo znalazł łaskę
którą dał nam Sobór Watykański II, uczynił go wojaką niebezpieczną kościele, przyjacielem słowa, potwory, ludów, światło narodów. Taki uczynił go zastęp przed oczyma królów, któż dał mu rozkazanie przed ludem swoim i ukazał mu chwałę swoją. Według tego dokumentu uczynił go świętym w wierze i w cichości i wybrał go ze wszelkiego ciała. Przymożał mu przykazanie twarzą w twarz i zakon żywota i umiejętności. I wywyższył go. Uczynił z nim przymierze wieczne i opasał go na własnym sprawiedliwości. I w centrum kościoła to członkowie Kościoła katolickiego, cieszący się pełnią prawa. Potem także to chrześcijanie, to członkowie innych kościołów, prawosławnego, czy kościołów, które powstały na początku już dzieją chrześcijaństwa na skutek różnych sporów dogmatycznych, czy zwłaszcza od XVI wieku na skutek tragicznego podziału chrześcijaństwa zachodniego na świat katolicki i protestancki. Ale przecież wszyscy oni, chrześcijanie, są ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej i w różnych stopniach, ale jednak z Chrystusem są związani. Kim jest dalej Marek Jędraszewski, arcybiskup? Komu służy? To teraz właśnie w tej chwili mówi. Przedstawiciele. Urodził się 24 lipca 1949 roku. Najpierw Żydzi. Ci, którzy... W Poznaniu. Była to 30. rocznica urodzin apostoła Bożego Miłosierdzia Bernarda Jana Pawła Tuszyńskiego. Naród wybrany. Tutaj jest, który odrzucił Jezusa Chrystusa. Kościół Trójcy Świętej. I który fundowany przez karmelitankę i rodzinę króla Jana III Sobieskiego. Karmelitanka, która widziała w niebowzięcie duszy króla Jana III Sobieskiego. Uznać Mesjasza. Maria Anna Lindmeier. Marek Jędraszewski otrzymał ode mnie książkę o Marii Antonii Lindmeier. Wszyscy biskupi, wszyscy dostali prawdę o Annie Marii Lindmeier, która ufundowała klasztor Trójcy Świętej. Tak jak tutaj mówi o Edycie Stein. W szkołach katolickich. Edyta Stein. Kocha bardzo swoją matkę, wierzącą Żydówkę. W dniu urodzin. Jak może odwiedza ją w rodzinie. Urodziła się Edyta Stein 12 października 1891 roku, że jej córka Edyta chce razem z matką iść do synagogi. Było to 11 dni po założeniu się Gazety Bydgoskiej, wypowiadając te same psalmy, które założył mu dziadek Stanisław Tomaszewski. I chce iść razem z matką na cmentarz żydowski. Została Edyta Stein zamordowana. Edyta 9 sierpnia 1942 roku 527 katolickich spalone. Żydów. Nie mówisz prawdy, arcybiskupie. Pozostał we Wrocławiu. Była to rocznica 9 sierpnia 1942 rok. Była to rocznica koronacji polskiego papieża Piusa X w Rzymie. No był dobrym człowiekiem. Ja to uznaję. Uznaję również, że wyrządzono mu krzywdę. Kunegunda Sobieska, regentka całej Bawarii, właścicielka pałacu Dachau. Cesarz. I to jest to. Cesarz Karol VII, wnuk króla Jana III Sobieskiego, potomek Jadwigi Wittelsbach z Dachau. Od wyznawców judaizmu. Ale przecież wyrastamy z tego samego pnia. Ale nie jesteśmy tym samym. Wiara Izraela. Tak jest. Od tego nie wolno zapomnieć Hermana Koena, Augustyna Marii Odnosiącego Sakramentu. To naród, z którego wyrósł Jezus Chrystus. Tak, i Herman Koen, Augustyn Marii Odnosiącego Sakramentu. I wielu, wielu innych świętych. Jest wiele rzeczy, które łączą i które każą mieć wobec wyznawców judaizmu wiele szacunku. Jest tym na
narodzie, przynajmniej myślę tutaj o wierzących w judaizm. Wielu, którzy są nam bliscy, ponieważ modlimy się w gruncie rzeczy do tego samego Boga, chociaż prawda o Nim, o Bogu, inna jest u Żydów, inna jest u nas, ponieważ Żydzi nie przyjmują prawdy Boga Trójjedynego, natomiast my właśnie tak. Dalej mówi Konstytucja o Kościele, to wierzący muzułmanie, którzy wierzą w jednego Boga, Allaha, ukazanego czy objawionego jakoś w nauczaniu proroka Mahometa. Jest coś, co nas z nimi łączy, wiara w jedynego Boga. A potem kolejny krąg ludzi, którzy są określani jako ci, którzy szukają nieznanego Boga i którzy starają się pełnić Jego wolę, będąc posłuszni własnemu sumieniu. Ludzie sumienia, ludzie prawi zatem, jakoś należą do Kościoła, zatem mają prawo mieć nadzieję zbawienia. I na koniec ostatni krąg, o którym mówi Konstytucja o Kościele, ci, którzy bez własnej winy nie doszli do poznania Boga, ale starają się wieść uczciwe życie. Jeśli prawdą jest starożytne powiedzenie chrześcijańskie salus extra ecclesiae nulla est, to znaczy poza Kościołem nie ma zbawienia, to z drugiej strony patrząc na takie szerokie, coraz bardziej szerokie kręgi różnego stopnia przynależności do Kościoła, możemy mieć nadzieję, że zbawienie dotyczy naprawdę wielu ludzi i że właśnie w dniu ostatecznym możemy się pod tym względem bardzo zadziwić. Ilu nas jest naprawdę ze wszystkich stron świata? Nach heldenhaften Kampf, nach unermüdlicher Arbeit für den deutschen Sieg und unter grenzenlosen Opfern ist unser Volk, dem an Zahl und Material überlegen. Co się dzieje z wyznawcami innej wiary, kiedy umierają? Dziewczyna lat 16. Kiedy słyszę to pytanie, mam w ustach stwierdzenie sprzed wielu, wielu lat. Padło ono z ust jednego z moich profesorów na Gregorianie w Rzymie, z ust profesora Davaloni, Hindusa, jezuity. Sprzed wielu, wielu lat padło ono z ust jednego z moich profesorów na Gregorianie w Rzymie, nahmt ihr auf euch, was der Krieg von euch forderte. Der Feind schickt sich an, Hamburg auf der Erde und aus der Luft mit seiner ungeheuren Übermacht anzugreifen. Für die Stadt und ihre Menschen, für Hunderttausende von Frauen und Kindern, bedeutet dies Tod und Zerstörung der letzten Existenzmöglichkeiten. Das Schicksal dieses Krieges kann nicht mehr gewendet werden. Der Kampf aber in der Stadt bedeutet ihre sinnlose und restlose Vernichtung. Mir gebietet Herz und Gewissen, in klarer Erkenntnis der Verhältnisse und im Bewusstsein meiner Verantwortung, unser Hamburg, seine Frauen und Kinder vor sinn- und verantwortungsloser Vernichtung zu bewahren. Ich weiß, was ich mit diesem Entschluss auf mich nehme. Das Urteil über meinen Entschluss überlasse ich getrost der Geschichte
und euch. Hamburger, meine ganze Arbeit und Sorge haben stets nur euch und der Stadt und damit unserem Volke gehört. Das wird so bleiben, bis mich das Schicksal abruft. Ich bleibe in Hamburg. Wenn morgen der Feind Hamburg besetzt, ist dies die schwerste Stunde meines Lebens. Für diese Stunde fordere ich von euch Haltung, Würde und Disziplin. Dieser Krieg ist eine nationale Katastrophe für uns und ein Unglück für Europa. Mögen dies alle erkennen, die Verantwortung tragen. Gott schütze unser Volk und unser Reich. Sie hörten soeben eine schicksalsschwere Ansprache unseres Gauleiters an seine Hamburger. Pius XII. Jako nuncjusz papieski był wielokrotnie w Hamburgu. Urodził się 2 marca 1876 roku w Rzymie. Tu jest jego dom rodzinny. Wcześniej w tym samym miejscu 2 marca 1915 roku urodził się 132 papież, który zmarł w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. Zbrodnia Monte Cassino. Świadkowie są franciszkanin w SS Goldman i ksiądz Targosz, który urodził się wnuk Marianny Wojtyło, który urodził się w domu w 1911 roku, w domu, gdzie jest obecnie Muzeum Jana Pawła II. Jego brat urodził się 25 maja 1913 roku w urodziny świętego ojca Pio, urodziny Bronisława Markiewicza, jeszcze nie był, Bronisława Komorowskiego, który nie był jeszcze kapłanem. W tym dniu 25 maja 1913 roku, malując piękne obrazy Matki Boskiej, zaczęła się rola Adolfa, słynnego Adolfa, który chodził śladami Adolfów, 3 Adolfów, 4 Adolfów Schauenburgu, którzy fundowali Hamburg. Adolf IV Schauenburg był pradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, której koronacja 26 czerwca w 1295 roku odrodziła Królestwo Polskie po 216 latach. Królowa Małgorzata jest urodzona w Berlinie, który założył jej dziadek, pochowana w Raciborzu, w Ratzeburgu, w biskupstwie, tutaj niedaleko Hamburga. To wszystko, tak jak Matka Boska, obraz Matki Boskiej Królowej Polski, to jest obraz, który bardzo czcił polski król Michał Korybut-Wiśniowiecki, prawnuk Jana Zamoyskiego, który poszedł do nieba we Lwowie, otruli go Żydzi 11 listopada 1673 roku. Był to dzień, kiedy zwyciężył Jan III Sobieski pod Chocimiem. Widział to zwycięstwo Stanisław Papczyński. Stanisław Papczyński, założyciel Marianów na Górze Kalwarii, ziemi jerozolimskiej, na którą zgodę na Górę Kalwarię, na ziemię jerozolimską dał Michał Korybut-Wiśniowiecki,
krewny świętego Stanisława Kostki, który 27 lutego 1670 roku, w dniu swojego ślubu, wydał dekret zezwalający na utworzenie Marianów, na utworzenie pustelni na Górze Kalwarii. Tutaj jest tablica wspominająca króla Michała Kalbuta Wiśniowieckiego, którego serce jest w kościele na Bielanach, w kościele błogosławionego Detkensa, błogosławionego męczennika Dachau, Detkensa, który został zamordowany w potworny sposób 10 sierpnia. 10 sierpnia 1942 roku. Byli to wszystko kapłani, których umieszczono w Dachau 29 października w 1941 roku. 300 polskich kapłanów. Do nich należał również ksiądz Józef Woźniak, urodzony 7 lutego 1913 roku w Hamburgu, więzień Dachau. Po wojnie był duszpasterzem w 6 obozach i w 4 szpitalach. Wrócił do Polski 8 września 1946 roku, kiedy Polska została zawierzona niepokalanemu sercu Maryi. A tutaj mamy świadectwo, że dusza króla Jana III Sobieskiego jest w niebie. Dusza króla Sobieskiego poszła do nieba w rocznicę bitwy zwycięstwa pod Chocimiem 11 listopada 1703 roku. Właśnie tutaj jest ta nasza karmelitanka Maria Anna Lindmayer, której nie byli, nikt z biskupów polskich, tak zwanych polskich, nie był zainteresowany jej życiorysem, tak jak i Polonia w Monachium. Wszystko jest usuwane. Tu jest kościół Trójcy Świętej, który główny ołtarz fundowała regentka Bawarii, Teresa Kunegunda Sobieska, fundatorka klasztoru Serwitek. Jej mama, królowa Polski przez 22 lata, Maria Kazimiera Sobieska, ufundowała klasztor Sakramentek w Warszawie. Sakramentki, takie jak karmelitanki w Paryżu, oddały się w ofierze za Polskę Chrystusową. Bóg przyjął tę ofiarę 31 sierpnia 1944 roku, kiedy w Moskwie Andrzej Wyszyński wydał dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich, ważny do dnia dzisiejszego, przez który są likwidowani Polacy. Tutaj jest 2014 rok, kiedy Kneset przybył do Warszawy 27 stycznia, wybrano swojej Polin Andrzeja Dudę. Tu jest wnuk króla Jana III Sobieskiego, urodzony w Brukseli, koronowany przez brata w tysiąclecie synodu we Frankfurcie nad Menem, koronowany również we Frankfurcie nad Menem. Urodzili się oboje w Brukseli. Więcej wnuków, 6 wnuków króla Jana III Sobieskiego urodziło się w Brukseli. Urodził się w Przemienie Pańskiego 6 sierpnia 1697 roku. Koronowany został przez brata 12 lutego 1742 roku. W Hamburgu były niezwykłe uroczystości w 5 kościołach. Był niezwykły pierwszy wypadek taki w świecie. Była to również rocznica reformacji w Hamburgu, kiedy zabroniono religii katolickiej 12 lutego 1529 roku. Tu jest obraz Matki Boskiej Królowej Polski, której obraz jest również w Landshut, w klasztorze w Jerozolimie 1876, kiedy urodził się papież Pius XII, Eugenio Pacelli. To jest jego dom rodzinny, gdzie była wielokrotnie. Tutaj mieszkał na czwartym piętrze.
jak błogosławił wszystkich, jak modlił się, gdy bombardowali, alianci bombardowali Rzym 19 lipca w 1943 roku. Tego dnia otworzyli KZ Warszawa w Warszawie. Tego dnia powiesili 12 Polaków w Oświęcimiu. Tego dnia Matka Boża w Siekierkach nauczyła nas litanii. Święty ksiądz, tylko jeden dzień młodszy od naszego świętego Maksymiliana Kolbe. Klasztor Serwitek Fundacji Córki Sobieskiego.